Siemandero, logiska, z tej strony Dark Wolf i jego chip kamery, siema. W nowym odcinku serii Let's Play Sadox Stitcher Sound. Tak jak pamiętacie, w ostatnim odcinku odmówiliśmy tamtemu frajerowi współpracy. Oczywiście pewnie byście chcieli zobaczyć, jak rozwalić tamto, ale powiem wprost, że rozmawiałem z Mary i powiedziała mi takie słowa: a chuj z nim, idziemy się ruchać. Więc po prostu posłuchałem Mary. Oczywiście teraz musimy pojechać do Santiago Lighthouse i po prostu spotkać się z Padre Vincento. Oczywiście podpływamy jak najbliżej do Lighthouse'a. Tam po prostu będziemy musieli zaczekać. Weźmy za chwilę mieć mor. Widzicie, mamy piękne niebo dzisiaj. Nie kwiste, okej. Sorry panowie, za osiągnięcie. Miałem już mor i za szybko nacisnąłem. No, też się takie rzeczy zdarzają. Okej, jesteśmy w Lighthouse'ie. Teraz powinien przyjść nam ktoś z informacją. O, właśnie o to je mówiłem. You're just who we need, buddy. Co da nam litery? 2000, trochę złota. Czyli srebra dasz mu. 2000 pesos. No dobra. Oczywiście zapisujemy. No i musimy przeczytać tą wiadomość. Co powiem wprost, że to nie będzie łatwe zadanie. Nie chodzi mi o czytanie. Tylko chodzi mi o tą wiadomość, którą dostaliśmy. Co niestety daje nam zadanie, że ktoś po prostu tam coś podpierdolił. No to sobie poczytajcie, mi się nie chce. No i tak jak widzicie, zostało nam zaktualizowane zadanie, że musimy znaleźć tego biednego Francuza, co po prostu zaatakował Hiszpanów i ukradł jakąś chujową figurkę kościelną. I to co będziemy, ale wiemy, że przy Hispanioli został okradziony. Na razie zanim zaatakuje mu oczywiście, ja chcę wejść spróbować do miasta i zobaczyć, czy w mieście oni mi nie mówią. Co oczywiście jeszcze raz zapiszę. No i oczywiście tam idziemy. Ale zanim dostaniemy się do miasta, panowie, ja teraz spróbowałem jeszcze przeczytać jeszcze raz ten. I teraz zastanawiam się, po co do cholery mam wracać tutaj do miasta na analizę. Więc pierwsze co zrobię, to oczywiście to jest pojechać na francuską, jeżeli się nie pamiętam dokładnie źle, na francuską kolonię. To chodzi mi o Port-au-Prince, skoro on powiedział, że powinno gdzieś znajdować się w Hispaniola. Sorry za niskie FPS-y. Tutaj mam trochę problemów miałem z kompem. Wiem, powiem wam od razu, że ja teraz to nagrywam to troszeczkę później. Powinien być jeden główny odcinek. Ale niestety powiem wprost, że miałem malutkie problemy, co niestety mnie trochę uciążyło. Okej, by the way. Na razie my stąd spierdalamy. Jedziemy do Port-au-Prince. Kurwa, nie mówcie mi, że jeszcze headhuntersi, jeszcze kurwa piraci. Co ile was tu kurwa jest? Więcej was matka nie miała? Ach, bliet. No dobra, spróbujemy się jakoś teleportować. Nie wiem, czy to z moim głosem, bo powiem wprost, że też wymieniłem słuchawki. Nie mikrofon niestety, bo na mikrofon już mnie kurwa nie było stać. Co po prostu mi strasznie szumi muzyka w karku. No ale dobra, nieważne. Okej, my jedziemy do Port-au-Prince i oczywiście będziemy musieli wejść do tawerny, może znajdziemy jakąś dziochę, nawet jeżeli mamy naszą kochaną dziochę o nazwie Mary, co lubi nam robić loda, ale to nieważne. Kochanie! Żartuję. Okej, idziemy do tawerny. Musimy się dowiedzieć trochę spraw, mam nadzieję, kurwa, że nie będzie żadnych przykrych. A, siema Ole. Tak, trzymaj i teraz spierdalaj ode mnie, bo ci jebie zgębny. Spróbujmy się trochę dowiedzieć, czy coś wiesz. Okej, coś tam się zapisało. I powiedział na temat, że tutaj nikt się nie za... Czekajcie. No właśnie, że tutaj nie mamy praktycznie nic, bo tutaj nie ma burdelu. Ale według was okręt hiszpański by pojechał by blisko do hiszpańskiej? Czy będzie blisko? Nie będę was kłamał, panowie. Pisał na temat dwóch pytań, czy na przykład na Martinique,
czy jej szukać jeszcze w tej zonie. Tak prawdziwie prawda jest inna. A powiem od razu, panowie, że nie wiem, ile nagrywam, więc ten odcinek może być jeszcze krótko dłuższy. Gdzie według was był najbliższy port, w którym mogliśmy iść na dziwki? Oczywiście, kto pamięta inne odcinki, będzie wiedział, gdzie ja płynę. Albo ci, którzy nie wiedzą, to powiem oczywiście w każdym filmie jedno z najfajniejszych burdeli, gdzie było, oczywiście, na Tortuze. Okej, no to sobie my wypływamy, pierdolimy i oczywiście port Tortuga. Musimy iść do burdelu. Tak dziwne, że Mary jeszcze mnie kurwa nie zabiła za to. Bo ja literalnie, gdyby był kobietą, bym zabił mojego faceta. Gdybym się dowiedział, że pójdzie do burdelu. Okej, burdel. No i spróbujmy zapytać się tutaj. Siema, burdel mama. Mam do ciebie pytanie. Aha, ty nic nie wiesz. Może w tawernie? To wie, może ktoś zatrudnia? Kto odchodzi? No dobrze. Kurwa, nie chciałem cię stracić, Rachli. Trzymaj i wypierdalaj. Kogo straciliśmy? Jak pamiętam, to chyba był mój... No właśnie, od abordażu. Zobaczy, czy mam kogoś, kto by mógłby wziąć jego miejscem. 33, 27, 32, 19. No dobra, moja kurewka niech to zrobi. Niech się pouczy. Oczywiście idziemy zapytać jego. O! Czekajcie. Gaius. Czekajcie. San... Okej. Ja widzieliście, znowu mi się zaktualizował. Przepraszam, że się tak zaczekałem chwilę, ale chciałem poczytać dokładnie wiadomości, bo... Ten... Okej, no to chyba prosto, nie musimy się nawet zapytać. Idziemy od razu do stoczni. Oni powinni wiedzieć. Bez żadnego problemu na temat tego okrętu. Więc od razu porozmawiajmy. Okej, jak wiecie, ona zmieniła nazwę, jak widzicie. Okej, dostaliśmy wiadomości. No i teraz wiemy, że po prostu się nazywa w inny sposób jakiś to okręt. Teraz pytanie brzmi, gdzie my go znajdziemy? Tak prawdziwie, jeżeli się nie mylę, można byłoby zapytać chyba w sklepie. Kurde, sorry, FPS-y mi tak spadły, że po prostu... No kurwa! Sorry. muszę zmienić ustawienia, kurwa. Store. Powinniśmy w store wiedzieć, o co chodzi, prawda? No właśnie. Okej, porozmawiajmy. No właśnie. San Martin. No i już wiemy, gdzie mam płynąć. Proszę bardzo, jak easy. Oczywiście my teraz sobie popłyniemy. Oczywiście, bo ja od razu zapiszę, bo ja mam, przez to, że mam niskie FPS, może mi się też skraszować gra. Więc teraz to robimy. No i płyniemy. Okej. Tutaj widzicie, mamy te same okręty, ale one mi nie przeszkadzają. 109 załogi, chwilowo jest perfekt. A my w międzyczasie, my musimy jechać do San Martin. To nie jest żadne zadanie na czas, więc możecie sobie na spokojnie płynąć. Okej, jak widzicie, skończyły się amulety, na szczęście mi spadła reputacja. Powiem wprost, mam to trochę w dupie. Bo reputacja tam tylko co nam daje, chyba że mamy mniejsze ceny i mniej tracimy na reputacji. Na niektórych tych.
Tak by the way, jak stoimy z reputacją naszych oficerów, bo już absolutnie nie pamiętam. Dobrze. W chuj dobrze, super dobrze. Okej. Potem wam wyjaśnię, dlaczego ja tak patrzę z tymi oficerami. Czekajcie. Tutaj mamy kogoś, może będzie kimś dobrym oficerkiem. Battle. What the fuck? A, mamy go z tyłu. Od razu go sobie weźmiemy, a jak coś, to go wypierdolę. Jeżeli będzie złą reputacją. Jak wiecie, ja staram się rekrutować tylko dobrych ludzi. Okej, jakiś Sancho Castano. Kim jesteś? Villain. Jesteś dobrym fighterem, 26 level. Sorry. A na razie płynę, mam cię gdzieś. Jak będziemy przy wyspie, przy San Martin, to go wypuszczę. I tak on jest mi absolutnie bezużyteczny i chyba headhuntersi mnie ścigają. Aha, 30 tysięcy. Mam nadzieję, że wam przejdzie przez kark. Kurde, mam prawie 50 FPS-ów, a i tak kurde tnie jak stara kurewka. Ale nieważne. Okej, oczywiście Philipsburg i tutaj na chwileczkę się zatrzymię, bo ja muszę wypuścić tego faceta. On mnie nie interesuje, powiem to od razu, więc tylko dlatego go wypuszczam. Oczywiście każdy się zapytał, a dlaczego go nie sprzedasz, czy coś takiego. Dlatego panowie, że jak widzieliście już, tracimy reputację przez to, chyba już nawet pokazywałem to w jednym odcinku. Okej, żegnam. Okej, tak chociaż powinniśmy powiększyć lekko reputację nawet u naszych oficerów. To zobaczymy od razu, czy nam się powiększyło. Chyba nie. Nieważne. Idziemy do Philipsburgu. Jak widzicie, trochę wolno, ale... No wiecie, jak jest... O Boże, znowu te skurwysyny. Jeszcze was brakowało. A co mi to kurwa, jak was zajebie, no jak psa. Nie będziecie mi kurwa wkurwiać. Kurwa, ile one mają HP? Tym razem, jak widzieliście, byli o wiele ciężcy. Nie wiem skąd oni mieli tyle HP. Powiem wprost, mi nie interesuje. Nie wiem, czy oni mieli 700 czy 600. Nie wiem, chyba też, że to zależy od naszego poziomu, a kurde, mamy niski poziom na naszą głowę. Będę musiał iść do tego. Okej, no i skoro teraz wiemy, że on przyjechał do Philipsburga, tylko pytanie, gdzie? Trails. Okej, no to musi pewnie iść do sklepu, tam zapytać się, czy coś ciekawego jest. Okej, oczywiście porozmawiamy od razu. Aha, był tutaj, świetnie. Aha, co on powiedział ten? Możemy zapytać się osób, ale... Jeżeli moja pamięć nie myli, tutaj nie wiem, czy ktoś będzie wiedział o tym. Chyba, że w stoczni, jeżeli on naprawiał. Widzicie, mnie kurewka strasznie kocha, moja kochana cip kamery. Okej, zobaczajmy tutaj. Nic oni nie wiedzą. Dobra, to chyba pamiętam, co to było, więc za chwileczkę idę do shore. Zapiszę jeszcze raz, bo powtarzam, ta gra ma trochę bugów, więc... Ona się cały czas, raz jakiś czas się crashuje, a tego ja po prostu nie chcę. Okej. Okej, mamy tu jakieś okręty. Spróbujmy się zapytać tego van coś tam. Może oni będą coś wiedzieć. Czasami wystarczy tak zapytać się w dokach na temat okrętów, których są nieznane. Tnie. Sharptown. Aha, dzięki za ceny, ale nie o to mi chodziło. Okej, nic on nie wiedzą, więc to jednak chyba nie tutaj.
Jeszcze to sprawdzę, bo jak widzicie są trzy okręty. Ja nie pamiętam, czy któryś z tych trzech o tym wiem. Czy muszę zapytać się trochę w mieście, ale to wszystko państwo sami zobaczycie. Nie, nie, nie. Ty? Okej, ty też nie. Został mi jeszcze jeden do zapytania. Nie! Kurwa! Błędny przycisk znowu. Set. Został mi tylko ten farm van. Jak on się tam nazywa, co nie pamiętam. Zapytajmy się tutaj. Widzicie, jak to jest sama oficerka. Więc na pewno. Zobaczmy, czy ten oficer coś wie. Aha, nic oni nie wiedzą. Dobra. Jednak tutaj się trochę popełniłem błędu. Trzeba będzie poszukać mieściem. Sorry, ale po prostu mam mokre ręce, więc po prostu tak musiałem na chwilę poklasnąć. Okej. Ty nic nie wiesz. A ty facet? Nic. Może w tawernie ktoś z was coś wie? Aha. Jak widzicie, moja ciupka tylko o tym myśli. A nawet się jej nie dziwię za bardzo. Oczywiście ja przeskoczę to, bo jest cenzura. Wiem, żebyście chcieli pewnie zobaczyć. O, czekajcie, oficerek. Pokaż mi, z czym jesteś. Defense. Nie, dzięki. Ty? Zobaczmy, w czym jesteś specyfikowany. Walka. Nie. Zobaczmy, czy z kimś... Nie chcę grać w karty, ja chcę porozmawiać o... Nie, ty... Nie... Nic by się nie stało, gdybym wybrał tą drugą opcję. Okej, tu nic nie wiedzą. Ale nie ma nikogo, kto mógłby się napić, dać trochę informacji. Nic. Dobra. Zaczynałem te dwie monety, ale tam mam w dupie tylko te dwie monetki. I oni powiedzieli, że ja muszę się popytać ludzi. Prawda? Spójrzmy na chwilkę do zadania. No właśnie, nie można tak sobie zniknąć. Spróbujmy zapytać się burdel mamy. Oczywiście jak widzicie, ona z nami nie chodzi, bo nie lubi burdeli. Aha, to chyba pamiętam, o co chodziło. To chyba chodziło, że musieliśmy załatwić jedno zadanie w kościele. Nie jestem pewien, czy o to chodziło. Chyba nie. No to nic. Może spróbujmy w Harbor Master. Oni może coś będą wiedzieć na temat tego Galeona. Oni się tym zajmują. Aha! Widzicie, że już coś mówił? Brightstown! Okej. Musimy pojechać do Brightstown, jak jest napisane w zadaniu. Nie wiem, kurde, ile nagrywam, no. Trochę mi to wkurzam. Okej. Oczywiście zawsze przed portem ja będę zapisywał, jak wiecie. Już zapisało 0, więc boję się, że może skraszować. Okej, nie ma crashu, jest zajebiście. Barbados. Zacznijmy całą w dół. Jak wiecie co, panowie, bo ja tylko jak powiedziałem, nie wiem, ile już nagrywam, bo jak widzicie, to ja złączam ten odcinek z tamtym wcześniejszym. W sensie, że złączam z tym, którym po prostu miałem teraz dokończyć. A po prostu przez długi czas mnie nie było. Przez moje problemy. Więc postaram się zrobić troszeczkę dłuższy ten odcinek. Tam z 40, 45 minut. Żeby chociaż tak spróbować odzyskać te kawałki.
które po prostu brakuje. A tak z ciekawości, ile moja jest na głowę? 10 tysięcy. Kurde, muszę przypomnieć, żeby zmniejszyć to, bo Hiszpanie będą mi dopiero później potrzebni. Ale na razie my sobie pojedziemy do Barbados. Okej, okay, oczywiście Brighttown i More. Tak jak wiecie, będę zapisywał cały czas. A tak, by the way, dla info dla Anglików, jest jakiś inny youtuber, co zaczął robić tą samą serię moją, pewnie będzie szybszy ode mnie. Na to nic nie poradzę. Nagrywa po angielsku. No ale jak to się mówi, każdy ma, może nagrywać co się dzieje, to jest takie jest prawo. Swinder, bo to jest dobry na kanonierem, ale nie ciebie szukam. A ty? Co się specyfikuje? Specyfikujesz. Ładna reputacja. Wiecie co, chyba go zatrudnię. Ale to trochę za dużo, jak na mój gust. Mogę o wiele zmusić go na o wiele mi pieniędzy. Widzicie, że już z 10 tysięcy jesteśmy na 9200, ale ja już więcej nie wyciągnę od niego. Okej, okay, no i spróbujmy popytać się tutaj. Okej, okay, tutaj nic nie wiedzą, zobaczmy w porcie. Ale jak znam życie, bardziej będą wiedzieć w sklepie, bo on starał się znaleźć jakąś robotę na transport. Więc według mnie będzie wiedział. Nie? Bardzo ciekawe, nikt nic nie wie. Zobaczmy w Harbor Master. Okej, okay. Był tutaj. Kurde, ten nic nie wiem. Powiedział tylko, że był tutaj. Musimy znaleźć w innym miejscu. Tylko gdzie? Spróbujmy shipyard w tych, ale jestem pewny, że ja nawet pamiętam to dobrze, że gdzieś się musiałem się spotkać na jednym okręcie i musiałem komuś coś dać w łapę. Jestem pewny. A nie, czekajcie. Okej. Zobaczmy. Basseterre. Okej, okay, no to już został nam zaktualizowany do ostatniego zadania. Chyba tutaj już koniec jako będzie. No, facet ma pecha. Z kupnem. Okej, okay, jeszcze raz zapiszemy. Kurwa, za dużo zapisuję tej gry. Okej, okay, w czasie kiedy my będziemy płynąć do Basseterre, ja wypiję za wasze zdrowie. Oczywiście mówię o wodzie. Nie ma browarka przy nagrywaniu. Nie ma jak się napić wody. No i idziemy dalej z tym koksem. Ups, przepraszam, jeżeli było słychać. Okej, okay, Basseterre to nie tutaj, tylko w Guadeloupe. Uda mi się, trochę mylą kierunki. No to nic nie mogę poradzić, panowie, po prostu ja nie pamiętam już całej mapy, troszeczkę mi wyleciało to z głowy. No i cóż, chcę też skończyć tą serię. A, takie info, z Flying the Jolly Roger. Cały czas jest tylko rosyjska wersja. O, czekajcie, miałem zaktualizowanie. Co się stało? Okej, okay, jak widzicie, zostało nam zaktualizowane poprawnie zadanie, że musimy spotkać się na Delicious. Zobaczmy w międzyczasie, co to za okręt, ten Delicious. To jest Sra Gregoriano. Galeon, klasy trzeciej. Ma więcej załogi, oczywiście. Ja załaduję. Zapiszemy przed wejściem, bo i tak muszę załadować załogę. No i wchodzimy do niego. Delicious.
chyba tu pamiętam nawet co to było. Miałem trochę z tego zabawy, jeżeli się nie mylę. Nie będę wam na razie robił spoilera o co chodzi. Widzicie, tutaj nawet kabina jest otwarta na wejście. Okej, okay, i jak to widzieliście, czy czytaliście, jako w tym oczywiście tam sobie poczytajcie chwilę. Na razie i tak powiem wprost, że ja wrócę na chwilę do Basseterre. Na chwileczkę pomyślę, bo ja to kurde teraz nie pamiętam co, o co chodziło. Czy musieliśmy się naprawdę oddalić? Bo ja pamiętam, że tutaj była zabawa z tym. Czekajcie, dajcie mi chwileczkę jeszcze raz przeczytać to. Aha, okej. Okay. Świetnie, na razie dowiedzieliśmy, że jest tawernia. To wystarczyło, żeby przeczytam. Trzymaj i spierdalaj. Jest bydle. Okej, okay, zapisujemy. Albo wiecie co? Najwyżej z nim porozmawiam w następnym odcinku, bo... Po prostu jestem też trochę... Nie, po prostu chcę mi się trochę zrelaksować jeszcze. Ja dziękuję Państwu za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Sorry jeszcze raz za spóźnienie z tymi odcinkami. Ale mu powtarzam, trochę z moimi problemami, ja po prostu nie mogę zrobić czasami wcześniej odcinki, po prostu czasami muszę robić trochę później, na przykład po tygodniu, czasami wyjść nawet 4-3 dni. Ale nieważne. Ważniej, że kurwa jesteśmy i mamy to wszystko. I jedziemy poza naszym koksem. Dziękuję za uwagę jeszcze raz, no i życzę wam wielkiego wieczora. Siemanko!